Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj w krótkich rozważaniach chciałem podjąć temat niebezpiecznego trójkąta Palestyna, Hamas, Izrael. Niezrozumienie sytuacji, która nie od wczoraj ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Doprowadza do upraszczania przekazu medialnego, na podstawie którego jednostki i całe społeczeństwa wyrabiają sobie opinię, równie uproszczoną jak wspomniany przekaz. Państwa, a raczej rządy, stawiają się po jednej ze stron lub wstrzymują się od głosu, na przykład na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, czasem wzywają do procesu pokojowego i zawieszenia ognia. Podobnie jest ze społeczeństwami, także Zachodu które wychodzą na ulice, protestują przeciwko wojnie, a niejednokrotnie identyfikują się i wspierają wybraną stronę. A obraz i sytuacja wcale nie jest taka czarno-biała. Mamy tu do czynienia z dylematami bezpieczeństwa i to powiedziałbym w klasycznej formie. Pojawia się przecież prawo, a wręcz i obowiązek Izraela do obrony własnej, państwa, terytorium i obywateli faktycznego stanowienia państwa Palestyna, problem strefy gazy, zachodniego brzegu Jordanu, terytorium państwa palestyńskiego, Hamasu jako organizacji polityczno-militarnej i palestyńskiego wsparcia. Izraelskie ataki, będące przecież konsekwencją m.in. pracy wywiadu, prowadzą do fizycznej likwidacji różnej rangi liderów i dowódców bez patrzenia na bezbronne i niezaangażowane ofiary cywilne, co może świadczyć, że Izrael daje jasny sygnał, że skrywanie się bojowników i ich przywódców wśród ludności cywilnej, wykorzystywanie tzw. żywych tarcz, ustawianie wyposażenia wojskowego służącego do prowadzenia ataków na terenie obiektów cywilnych, także tych objętych ochroną międzynarodową, w tym prawa wojennego, nie stanowi dla niego problemu w prowadzeniu własnych ataków zbrojnych. Niesie to za sobą często długofalowe konsekwencje, różne zależnie od punktu widzenia i zaangażowania obserwatora. Z jednej strony budowania wizerunku Izraela jako państwa stanowczego i konsekwentnego w obronie własnej i swoich obywateli, z drugiej jako państwa zbrodniczego. Z jednej strony kształtowania obrazu Izraela jako ofiary. Z drugiej jako napastnika i egzystencjalnego wroga, którego należy zniszczyć. Z jednej strony pokazywania, że tylko Hamas może obronić Palestyńczyków, z drugiej, że ich życie w tej walce także dla Hamasu nie ma znaczenia. Tak na marginesie, podobnie jak w przypadku Hamasu, takie ataki i były i ponownie są prowadzone przez Hezboldach, także z terytorium Libanu, a dokładnie jego południowych terytoriów. Nie bez znaczenia jest tutaj kryzys polityczno-społeczno-ekonomiczny trwający już od lat w Libanie. Trzeba wspomnieć także o Egipcie, który ma specyficzne i niejednoznaczne podejście tak do Izraela, jak i samego Hamasu. Nie chce przyjąć przesiedlanych osób, nie chce otworzyć granicy, no i w konsekwencji przypadkiem ładunki spadają na egipskie kurorty. Co jest ewidentnym przykładem nacisków na rząd Egiptu. Który niejednokrotnie się już w historii przekonał, co znaczą dla niego problemy z turystyką, a raczej topniejącymi z niej przychodami tak dla budżetu, jak i społeczeństwa. Nieznane są też kulisy nieoficjalnych spotkań i rozmów w różnych konfiguracjach pomiędzy rządami państw, a także i z udziałem tych nieformalnych organizacji bo i takowych nie możemy wykluczyć. Izrael potwierdził ostatnio doniesienia medialne mówiące o trzech własnych koncepcjach rozwiązania problemu oczywiście na swój sposób. W pierwszej chce Palestyńczyków zostawić w strefie gazy, ale pod rządami zachodniego brzegu Jordanu, gdzie przecież władzę ma Fatah, co z zasady może rodzić nowe problemy. W drugiej Izrael zakłada stworzenie w strefie gazy arabskiego rządu, ale nie islamskiego. Co również przecież z zasady może nie przejść. Trzecia opcja zakłada m.in. przesiedlenie Palestyńczyków ze strefy gazy na półwysep Synaj, czyli do Egiptu. A w konsekwencji, ale być może głównie do państw basenu Morza Śródziemnego, w tym do należących do Unii Europejskiej, Grecji i Hiszpanii. Trudna i niełatwa prawda jest taka, że. Po pierwsze, Problem nie rozwiąże się sam, ani pozostawiony sam sobie. Po drugie, należy dążyć do międzynarodowego zaangażowania i uregulowania funkcjonowania państwa Palestyna i wzajemnej koegzystencji różnych, często wrogo sobie nastawionych podmiotów w regionie. Po trzecie, Hamas, a nie on jedyny, nie uznaje funkcjonowania państwa Izrael. Nie zniknie więc problem, nawet po ustanowieniu Palestyny i nadaniu jej formalnego terytorium i statusu, czemu może się aktywnie przeciwstawiać także Izrael, również post factum. Po czwarte, Hamas i Hezbollah prowadzą wielotorową i wielowektorową działalność polityczną, militarną, zbrojną, społeczną, itd. Weszły przecież do polityki i do rządów. Sprytny, polityczny ruch tych organizacji, Celem nie trafienia na listy organizacji terrorystycznych i wymuszenia quasi-partnerskiego traktowania w rozmowach. To jest właśnie ten obraz. Po piąte, trudno jest uwierzyć, że służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, tak Izraela, jak i Zachodu, nie miały informacji na temat planowanych ataków. Albo politycy zignorowali doniesienia służb specjalnych, albo nawet rządowi Izraela mogło to być po prostu na rękę. Po szóste, Izrael chyba tylko tworzy pozory chęci niemilitarnego rozwiązania problemu, co może być także chęcią wytworzenia lepszej pozycji w przyszłych potencjalnych negocjacjach i rozmowach pokojowych, ale także być może wywarcia wpływu na Stany Zjednoczone i szeroko pojęty świat zachodu. Po siódme, cała sytuacja jest również na rękę Rosji oraz Chinom, które zrobią wszystko, by sytuację tylko zaognić i tym samym poprzez potencjalne jakiekolwiek zaangażowanie świata zachodu osłabić jego możliwości we wspieraniu zaatakowanej przez Rosję Ukrainy oraz osłabić Stany Zjednoczone w jeszcze niemilitarnej konfrontacji z Chinami. Na koniec najważniejszy wniosek pod samodzielne rozważania. Brak politycznego zaangażowania areny międzynarodowej. Ale nie tylko tych największych graczy, w rozwiązanie obecnej sytuacji doprowadzi do możliwej eskalacji konfliktu i być może rozlania się działań zbrojnych na szersze terytorium, a nawet zaangażowania się innych państw i organizacji z Bliskiego Wschodu. Ten sam brak zaangażowania doprowadzi do radykalizacji zarówno dorosłych, nie tylko Palestyńczyków, jak i w niedalekiej przyszłości dzisiejszych dzieci. Na które dzisiaj ze współczuciem patrzymy jako bezbronne ofiary. A mówimy tutaj przecież o zagrożeniu terroryzmem. Celem będzie nie jedynie Izrael, ale Stany Zjednoczone i inne państwa zachodu, kojarzone w mniej lub bardziej uzasadniony sposób z jakimkolwiek wspieraniem Izraela lub jego stanowiska i lub występowaniem przeciwko islamizacji i radykalizacji a w konsekwencji Szerzeniu się zjawiska terroryzmu. Tym samym wróci temat wojny religijnej. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.